szkole podstawowej nr 3 w Opocznie odbyła się wielka olimpijska lekcja WF. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną poprowadzili olimpijczycy z województwa łódzkiego. Wydarzenie otworzył Andrzej Kacprzak, zastępca burmistrza Opoczna. Za chwilę rozpoczniemy lekcję wychowania fizycznego, olimpijską wielką lekcję wychowania fizycznego, gdzie dzisiaj prowadzącymi będą najlepsi z najlepszych, olimpijczycy, medaliści olimpiad. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z kilku szkół. Cieszę się, że będziecie mieli okazję być przez 2 godziny na fajnej zabawie, na fajnej lekcji wychowania fizycznego w obecności, tak jak powiedziałem, znakomitych gości. Serdecznie witam i uważam dzisiejszą lekcję olimpijską za rozpoczętą. W szkolnych murach gościli Wanda Panfil, medalistka olimpijska, biegaczka, lekkoatletka, Mieczysław Nowicki, olimpijczyk, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Tomasz Rosset, autor książki Leksykon Olimpijczyków Regionu Łódzkiego. W czasie lekcji uczniowie z opoczyńskich szkół mieli okazję przez 2 godziny trenować pod okiem olimpijskich mistrzów. Swoje cenne rady młodym adeptom sportu przekazywali Elżbieta Nowak, koszykarka, Agnieszka Krzynowek-Brandebura, gimnastyczka artystyczna, Sylwester Bednarek, lekkoatleta skoczek wzwyż oraz Tomasz Kucharski, wioślarz.